granice między państwami nie stanowią jedynie umownych linii nakreślonych na mapie. Polska pokazała, że można skutecznie bronić granic przed silną presją migracyjną. Granice zaznaczają rzeczywistą różnicę między Europą jako kontynentem wolności i bezpieczeństwa, a obszarami, w których nierzadko panuje chaos, anarchia, a niekiedy tyrania. Tego chaosu, tej anarchii nie chcemy w Polsce i nie chcemy w Europie. Europa to cywilizacja odrzucająca wojnę, odrzucająca terroryzm, morderstwa, gwałty, odrzucająca wszelką przemoc. Jeśli ktoś tego nie akceptuje, nie ma dla takiego kogoś miejsca w Europie. Europa to jej naród, to wielość języków, wielość kultur. Europa nie tworzy federacji ani centralnie zarządzanego quasi państwa, tylko jest wspólnotą równych i suwerennych państw. Tymczasem niektóre najsilniejsze państwa w Unii chcą narzucać innym swoją wolę. Nie zgodzimy się na to. Nie zgodzę się jako premier na naruszanie naszych praw i naszej suwerenności. Tak zwany pakt migracyjny nie jest żadnym paktem. To żądanie kapitulacji ze strony państw członkowskich i nie ma na to naszej zgody.